pieszo, na rowerach, na rolkach, a nawet konno. Tak Polacy pielgrzymują na Jasną Górę, do miejsca, gdzie, jak mówił święty Jan Paweł II, zawsze byliśmy wolni. Przybywają tu, by chociaż przez chwilę popatrzeć w cudowny wizerunek Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, której całe życie zawierzył błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Odchodzą z sanktuarium umocnieni, a wielu z nich za rok powróci na pielgrzymkowy szlak. My również po nieco dłuższej wakacyjnej przerwie wracamy z magazynem Niedziela w Mieście, który tygodnik katolicki Niedziela realizuje we współpracy z telewizją Orion w Częstochowie. W jego wrześniowej odsłonie podsumujemy tegoroczny sezon pielgrzymowania na Jasną Górę. Czujemy się tutaj przygarnięci. Myślę, że każdy, kto wstępuje na Plac Jasnogórski, a później do Kaplicy Matki Bożej, czuje takie poszerzenie serca, bo prawdziwa wolność zawsze się będzie realizować w miłości. Pielgrzymujemy na Jasną Górę. Do kogo? Do mamy. Ja pielgrzymuję do mamy, ale nie tylko mamy, bo do przyjaciółki. Dla mnie Maryja jest taką cichą przyjaciółką, która od początku mi towarzyszy, w zasadzie od dnia moich narodzin, bo urodziłam się 7 października i to o godzinie 12, więc jest dla mnie bardzo ważna, bardzo ją kocham. I naprawdę każdego dnia dostrzegam jej obecność i właśnie takie ciche towarzyszenie. Czasami nawet dopiero po jakimś czasie widzę, że to ona, właśnie ona. Jest to czas takiej mobilizacji, wysiłku, ale też jest to czas i spotkań z innymi parafianami, z innymi pielgrzymami, takiej wspólnej modlitwy. I w tym roku naszej grupie towarzyszy temat nadziei. Dużo było o tym na konferencji księdza proboszcza. I też właśnie Maryja jako ta, która uczy nas nadziei. W tym roku we mnie to tak mocno wybrzmiało, że w tym czasie mi też osobiście to jest bardzo potrzebne. Mamy zielone balony, słuchajcie, mamy zielone balony, ponieważ idziemy z nadzieją, a zielony to kolor nadziei, właśnie też w związku z obecną sytuacją światową, więc miło nam się pielgrzymowało, no, jakieś tam ślady na nogach i stopach już się pojawiły, ale to myślę, że zależy od intencji, jak ktoś ma ich więcej, to potem takie są efekty. Ale myślę, że z wielką radością właśnie i z tą nadzieją przychodzimy tutaj do mamy. Ksiądz Łukasz Dyktyński. Serdecznie powitamy i pozdrawiamy. Towarzyszyły też pielgrzymom modlitwą, obecnością dwie siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus. Liczy się przede wszystkim intensywność czasu, a my te 5-6 godzin chcieliśmy przeżywać w duchu zawierzenia Maryi. Patronuje nam błogosławiony ksiądz prymas Stefan Wyszyński. Jego hasło wzięliśmy za nasze motto. Wszystko postawiłem na Maryję. To jest pielgrzymka ufności, chrześcijańskiej nadziei, stąd też zielone baloniki. Teraz pokłońmy się Najświętszej Panience z tymi wszystkimi intencjami, które nosimy w sercu. Za chwilę już spotykają się z nią w jasnogórskiej ikonie w cudownej kaplicy. Niech to będzie ten owoc tego czasu pielgrzymowania i pobytu na Jasnej Górze w codzienności. Matka Boża, która zna nasze serca, wie ile trudu nas to kosztowało, wie jakie intencje mamy w naszych sercach, zaprasza, abyśmy te wszystkie intencje powierzyli przed tron Królowej Polski. Nasza matka, najlepsza matka, ona jest naszym najlepszym wstawiennictwem do Pana Boga i tak jak to wybrzmiewało na całej naszej trasie, tak i dzisiaj tutaj pod szczytem chcemy pokłonić się jej, zawierzyć nasze serca, nasze potrzeby i pragnienia i dziękować za to wszystko dobro, co doświadcza nas w życiu i przepraszać za to zło, które wychodzi
czasami z naszych serc. Szczęść Boże księże biskupie. Ksiądz biskup Michał Janocha jest z nami. Jesteśmy cały czas na Jasnej Górze, w tym niezwykłym miejscu, jakim jest Park Jasnogórski. I chcemy tutaj porozmawiać o wielu ważnych rzeczach. Księże biskupie, dziękujemy, że zechciał ksiądz biskup się z nami spotkać. I pierwsze pytanie, księże biskupie, tutaj na Jasnej Górze zawsze byliśmy wolni. To są słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, doskonale je znamy. I chciałam zapytać, czym jest wolność? Jak dobrze rozumieć to słowo, jego znaczenie? To jest jedno ze słów, które dziś jest używane bardzo często, może nawet nadużywane. I to w bardzo wielu różnych znaczeniach. To pierwsze, najbardziej podstawowe, to wolność zewnętrzna. Wolność przeciwstawiona zniewoleniu w perspektywie społecznej czy narodowej. To jest to, o co przez dziesięciolecia nasi przodkowie walczyli i co obecnie mamy. Mówiąc oczywiście w ogromnym skrócie. Natomiast w tym głębszym znaczeniu wolność to panowanie nad sobą, to bycie panem samego siebie. W perspektywie wiary, w perspektywie chrześcijaństwa, ta wolność jest w Bogu. I stajemy się wolni na tyle, na ile jesteśmy Jemu oddani, na ile jesteśmy w Jego rękach. I te dwa wymiary wolności potrafią być zupełnie różne. Można korzystać z zewnętrznej wolności i być człowiekiem zniewolonym. Można być pozbawionym zewnętrznej wolności, na przykład w więzieniu czy w łagrze, i być człowiekiem wewnętrznie wolnym. A Jasna Góra jest dla nas miejscem, w którym odkrywamy i wolność wewnętrzną, i wolność zewnętrzną. Tyle historii to miejsce zawiera, tyle wieków, tyle trudnych wydarzeń, które pokazują nam, że tutaj rzeczywiście zawsze byliśmy wolni, właśnie i zewnętrznie, i wewnętrznie. Konfesjonały jasnogórskie, to Jan Paweł powiedział tu, w tym miejscu, konfesjonały jasnogórskie mogłyby wiele nam powiedzieć o tym przechodzeniu od zniewolenia do wolności. Mówimy o tym wewnętrznym, egzystencjalnym wymiarze. Natomiast ten wymiar społeczny czy narodowy, on się objawiał właśnie w czasach zniewoleń, właśnie pod zaborami, właśnie w czasach wojny czy komunizmu. I w tym znaczeniu te papieskie słowa "tu zawsze byliśmy wolni" dotykają istoty sprawy. Pielgrzymki, które słyszymy, które idą do Matki Bożej na Jasną Górę, też są znakiem wolności. Pielgrzymka jest taką manifestacją wolności, świadomie wybranej. Wolności, która zakłada trud, wysiłek, podporządkowanie się pewnym zasadom, które bardzo często będą łamać moje własne chce mi się. Tak, to dobra metafora, pielgrzymka jako droga ku wolności. Mija rok od beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiele lat czekaliśmy na tę beatyfikację. I księże biskupie, po tym roku chciałam zapytać, czy zdaniem księdza biskupa jego osoba, kardynała Wyszyńskiego, błogosławionego, stała się nam bliższa? Jego osoba, jego nauczanie? Na pewno dla mnie postać prymasa stała się bliska już w młodości. Myślę, że księdzu prymasowi w jakimś sensie po części zawdzięczam powołanie, bo po takim moim
młodzieńczym buncie i nawróceniu, to właśnie jego książki wydawane w Paryżu, bo wtedy w Polsce ich nie można było wydawać, to był przecież PRL, ale również jego kazania, które słuchałem i kilka spotkań z nim, które zrobiły na mnie jakieś ogromne wrażenie, stoją gdzieś u początku mojego powołania. Później oczywiście cały czas dojrzewania do kapłaństwa. No a teraz, kiedy zostałem biskupem, no mam zaszczyt i honor mieszkać w domu, w którym on mieszkał, chodzić po ścieżkach, którymi on chodził. To jest wielki dar, ale też i wielkie zobowiązanie, więc ta beatyfikacja sprawia, że no, staje mi się jeszcze bliższy. A jeśli chodzi o nas, którzy byśmy chcieli poznać bliżej księdza kardynała Wyszyńskiego, błogosławionego, a może też z uwagi na tę wielość przemówień, wątków, jakie podejmował przez te lata, jakby nie wiemy, troszkę się gubimy w tym, nie wiemy po co sięgnąć. Czy ksiądz biskup by nam chociaż wskazał, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o jego nauczanie? Coś na początek. Może by warto zacząć od książki, która jest antologią jego tekstów maryjnych. Wszystko postawiłem na Maryję. Może to. Matka Boża, nieustająco z nami w wizerunku jasnogórskim i w tej rozmowie, a też jeśli chodzi o wolność, to tutaj wszystko się nam też łączy. Prymas kardynał Wyszyński też jest dla nas znakiem walki o wolność, naszym przewodnikiem w tej walce. W zniewolonym państwie, które przecież jeszcze dobrze pamiętam z czasów mojej młodości, właściwie on był ucieleśnieniem wolności. Wolna Polska, Kościół, Ewangelia, to były rzeczy najgłębiej ze sobą połączone. To były wartości, które prymas Wyszyński swoją osobą ucieleśniał. Oddajcie teraz cześć Maryi w chwili ciszy i modlitwy. Wszyscy, którzy znali warszawską pielgrzymkę, bardzo dobrze wiedzieli, co to jest i co Polska robi w tym pielgrzymowaniu. A potem ta pielgrzymka się w 80 roku za sprawą Solidarności, trochę też za sprawą zamachu na papieża, rozwinęła w 40 pielgrzymek diecezjalnych i to rzeczywiście jest fenomen. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy i szczęść Boże. Modlitwa o pokój w świecie, o pokój na Ukrainie, o pokój w Polsce, ale myślę, że każdy z nich ma swoje własne intencje rodzinne, ma swoje lęki, obawy o to, co się dzieje wokół, co się dzieje na świecie, o to, że coraz drożej jest w sklepach, to przynoszą pewnie jako intencję modlitwy, którą trzeba rzeczywiście omodlić jako taką. Zatrzymujemy się, drodzy bracia i siostry, i w chwili ciszy i modlitwy oddajemy cześć Matce Najświętszej. Pomagał mu ojciec Melchior Królik po raz 63 już. Raz. Z taką małą pomocą. Oraz brat Jakub Marcin Śpiewak z naszego paulińskiego seminarium w Krakowie na Skałce. Po raz pierwszy w grupie 17 podwórków, dzieci 16. Główną cechą grupy jest umiłowanie modlitwy różańcowej. Zawsze różańcem w dłoni. Jestem tak wzruszony, że nic nie mogę powiedzieć. Dobrze, jechałem na wózku i głosiłem konferencję o cudach i łaskach Matki Bożej Jasnogórskiej. I bardzo się z tego cieszę i wcale nie mówię, że idę ostatni raz. Jeżeli będę żył, to jeszcze nadal chcę tak pielgrzymować, jadąc na wózku, głoszę chwałę Maryi. W kilku wypadkach Matka Boża uratowała naszego życia, nasze istnienie, naszą tożsamość. I dlatego ja za to jej dziękuję i proszę, aby współczesna Polska i Paulini i wszyscy naprawdę ukochali Bożą Matkę. To jest nasza jedyna nadzieja. Spes Maria, spes nostra Maria. Szczęść Boże. Oczywiście zaśpiewam.
te nasze polskie drogi stały się takim żywym kościołem pielgrzymującym i tylko radość i wdzięczność wobec Boga, że taka możliwość jest, bo potrzebowaliśmy tego bycia razem, wspólnoty, wiary, miłości, bo pielgrzymka jest taką właśnie grupą, wydarzeniem, które pokazuje, jak my w praktyce żyć i wiarą, i miłością. Przed szczytem jasnogórskim serdecznie witamy pomników grupy 10 biało-czerwonej, której patronuje święty Ignacy z Loyoli. Kochani, serdecznie Was witamy. Znak grupy zatrzymuje się. W chwili ciszy i modlitwy oddajemy cześć Matce Bożej. Proszę posłuchać. Wasz przewodnik napisał, że ten czas rekolekcji w drodze, czas pokuty za grzechy, przed uroczystością nowenny i niebowzięcia, to zasadnicze aspekty naszego pielgrzymowania. Szczególnie podejmowaliście refleksję nad sakramentem małżeństwa i tym wszystkim, co niesie ze sobą ten sakrament, aby być dobrą żoną, mężem. Pielgrzymuję od lat, to tradycja w mojej rodzinie. Niosłam w tym roku, żeby wszystkie sprawy mojej siostry się poukładały i o zdrowie dla mojej całej rodziny. A czym jest to takie właśnie codzienne wychodzenie na szlak i powolne zbliżanie się na Jasną Górę, ten fenomen? Myślę, że jest to ogromne świadectwo, które pielęgnujemy przez lata i wszyscy pielgrzymi z nas niosą je do Maryi, tutaj do Częstochowy. A o Twoją drogę zapytam, jak to by Cię pielgrzymowało? Pielgrzymowało mi się ciężko, jednak idę z całą rodziną, jest nas dziesiątka, pielgrzymujemy od lat, miałam na pielgrzymce chrzest, komunię, jest to niezwykle ważny dla mnie czas. I właściwie całe Twoje dzieciństwo odbywało się na pielgrzymce, opowiedz nam troszkę więcej o tym. Mama zaszczepiła nam taki tutaj jakby baksel do chodzenia, wszyscy pielgrzymujemy od lat, jakby modlimy się, prosimy Boga o potrzebne łaski, bo tak naprawdę tylko wiara jest najważniejsza w tym wszystkim, co robimy. Czyli co roku czekacie na sierpień? Tak, co roku czekamy na 9 ważnych dni w roku, które jest dla nas pralnią duszy. To jest piękna, rodzinna tradycja. Tak, tak, pielgrzymujemy wszyscy, staramy się co roku. Ale to jest niesamowite, że 10 osób, cała rodzina wychodzi na szlak. Teraz już więcej niż 10, bo już są wnuczki. To jest właśnie to, o co chodzi, to nagradana sprawa bombowa. To fantastyczna rzecz, fenomenalna, dobrze, na wzorne jest. Dobrze, bardzo dobrze. Idę już 47 raz, także doświadczony jestem i przeżywam inaczej niż ten, który idzie pierwszy raz. A ponieważ pierwszy raz mi się tak podobało, że chyba do śmierci będę chodził. W takiej grupie rozśpiewanej i w momencie spotkania się na początku roku, na początku pielgrzymki, wszyscy stają się normalnie braćmi. Nie ma nieznajomych, nie ma pani, pan i po prostu to jest najbardziej ciekawy element, że jakby się wszyscy zdali. Witamy niedzielę. Bardzo dobrze się wędrowało. Pogoda wspaniała. No i cóż powiedzieć? Żal, że koniec. A jakie intencje w tym roku niesiecie na swoich barkach? Wiem, że jest mnóstwo, ale kilka chociaż wymienić. Kilka wymienimy takich. No, to i tyle, które nam przyświeca, którą nam kardynał Nycz też na początku dał, to o pokój na świecie. No nie? To jest wiadomo, na Ukrainie, o nawrócenie agresorów, no i w intencji naszej ojczyzny też na pewno i tak dalej, no nie? Także to są takie chyba główne, a wiadomo, każdy ma inną w sercu i tak, no. A ojca, która to jest z kolei pielgrzymka, ta dzisiejsza? Ja nie lubię bardzo tego pytania, proszę panią. Nie, także tendencyjne. Anulujemy je. Bo czyli ja nie ojciec wiem. Nie pamięta, bo tak ja chciałam powiedzieć. Nie wiem, który raz, proszę panią. Brawo dla całego tygodnika Niedziela i Telewizji Niedziela, brawo! Od 15 do Marańczowej. No, wpisujemy się trochę w te trendy kulturowe, które też i radują, i bawią Polaków, ale my to wszystko czynimy na chwałę Boga i także z taką treścią, by było ku radości naszej, ale i ku czci Matki Bożej, więc brawa dla naszego artysty! Ręczki wysoka i mocno! Ja,
i rączki mocno. Po najlepsze w pielgrzymce dziś są razem pomarańcze. I mocniej dla Maryi w sierpniu oddają wolne dni. I na słońcu dojrzałe wspaniałe pomarańcze. Radzie siostro przekonać się możesz właśnie ty. I kochani jeszcze raz. Po najlepsze w pielgrzymce dziś są pomarańcze. Dla Maryi w sierpniu oddają wolne dni. I na słońcu wspaniałe, dojrzałe pomarańcze. Bracie, siostro, przekonaj się o tym właśnie dziś. Grupa pomarańczowa to bardzo rodzinna grupa. Jest nas z każdym rokiem coraz więcej. Na trasie myślę, że potrafimy zarówno się świetnie skupić na modlitwie, jak też, jak widać, cieszyć się tym, że jesteśmy coraz bliżej naszej Matki Częstochowskiej i teraz dajemy temu po prostu, wyrażamy swoje najszczersze emocje, będąc już tutaj i widząc szczyt Jasnej Góry. Wspaniałe uczucie. Po raz 12 idę w grupie 15 pomarańczowej. Intencji, no intencji jak nie powiem, są to skryte w sercu moje takie szczególne. No dlaczego poszedłem? No czułem po prostu taką potrzebę. Idziemy razem, trzymajmy się razem. Tak wygospodarowałem sobie czas, żeby na te kilka dni poświęcić je, żeby przyjść do Maryi. Podziękować za wszystko, co nas w życiu spotyka, za dobre i złe chwile i aby prosić o łaski, które są nam potrzebne. Jest to też wsparcie na cały rok, od sierpnia do sierpnia. A kto cię zachęcił do pielgrzymowania? Jesteś młodym człowiekiem. Chodzę w zasadzie już od małego i generalnie rodzice. Od małego, to znaczy od kiedy? Już jak miałem jeden rok, przywieziono mnie już wtedy w wózku, tak? Ale i od tego czasu cały czas chodzę. Ta pielgrzymka była dziękczynieniem za beatyfikację błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Związani jesteście z Kościówką, z miejscem szczególnym, z miejscem jakże błogosławionym. Bardzo was proszę o to, aby ten patron, ta duchowość, którą niesie i ubogaca cały Kościół warszawski, ksiądz prymas Stefan Wyszyński, aby zawsze była w waszych sercach, w waszych domach i w waszych rodzinach. Wyszykujcie naszej szkodu wszystkie ziemie. To jest Kościół w drodze, który reprezentuje nas wszystkich. Ci ludzie niosą intencje całej Polski, nie tylko Warszawy i nie tylko tych miejsc, z których pielgrzymi przychodzą na tą uroczystość, na Jasną Górę. Więc osobiście jestem im wdzięczny za to, wszystkim organizatorom, no i tym, którzy mieli odwagę w tym roku się wybrać, a mam nadzieję, że kolejny rok będzie jeszcze bardziej pielgrzymkowy, aniżeli ten. Księżycy biskupie, doroczna pielgrzymka kapłanów, modlitwa wspólnotowa, braterska, co ona wam uświadamia? Niewątpliwie wspólnota zachodzi tam, gdzie jest prawda o nas samych, którą musimy potwierdzać każdego roku, ciągle na nowo, kim my jesteśmy. Bo kapłaństwo to nie jest moje jakieś tylko własne posiadanie czegoś, ale to jest współuczestnictwo w kapłaństwie jedynym Chrystusa. I dlatego tutaj trzeba tę prawdę ciągle na nowo odkrywać, to jest jedno. A dopiero później, kiedy idziemy do siebie, to poprzez służbę mamy zaufanie,
na różnych odcinkach naszej pracy, bo zaufaj Bogu, a On sam będzie działał, tak jak mówi Psalm 37. Dlatego to nas z pewnością na pielgrzymce również jednoczy i dopiero wtedy powstaje wspólnota osób. Czyli najpierw znowu budowanie na fundamencie Chrystusa, który nas wezwał, posyła nam swojego Ducha, który nam przypomina całą prawdę o Nim, ale to tylko On czyni nas świadkami. My mamy wolną wolę, ale oczywiście musimy być otwarci na działanie Ducha Świętego, żeby ta wspólnota była świadectwem wobec ludzi. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Dlatego gromadzimy się na dorocznej pielgrzymce w domu Matki, aby dziękować Bogu za dar życia i powołania nas na służbę głoszenia Ewangelii, która jest mocą i mądrością idącą od Boga, a nie wymysłem ludzkim. Następnie szafarstwa sakramentów, zwłaszcza pojednania i Eucharystii, które określają naszą tożsamość dodatkowego człowieczeństwa dla Chrystusa oraz współodpowiedzialności za budowanie wspólnot Kościoła, poczynając od rodzin, naszych parafii, jej struktur oraz diecezji. Maryjo, prowadź. Każde pielgrzymowanie jest zawsze z jakąś intencją. I my jako kapłani zbieramy intencje do mszy świętej, a teraz na pielgrzymkę my, gdy przychodzimy, przynosimy swoje intencje, intencje do Matki Bożej. To jest chyba pierwsza rzecz modlitewna. Druga na pewno jest umocnienie wspólnoty, kiedy zbieramy się jako kapłani we wspólnocie przy Eucharystii, sprawując ją, ale też w takim towarzyskim spotkaniu. I trzecia rzecz, myślę, że też jest taka próba odnowy życia duchowego. Ten świat, w którym my żyjemy, wypłukuje z nas wiele pragnień, wiele tęsknot szlachetnych i teraz raptem przychodzi taki czas pielgrzymki, kiedy sobie przypominamy, kim my właściwie jesteśmy i co więcej, trzeba by sobie troszeczkę też powiedzieć, co ja mam robić po pielgrzymce. Ja wracam do domu od Matki Bożej i spełniam, jakby krótko mówiąc, pragnienie Matki. Każde dziecko, które wyjeżdża, słyszy błogosławieństwo Matki, ale też pouczenie. I my ufam, że to pouczenie każdy z kapłanów od oblicza Matki Bożej wziął i jedzie do swojej parafii. Wspólna modlitwa, wspólna msza święta przeżywana na Jasnej Górze, wspólna tutaj konferencja, to są takie doskonałe momenty, ażeby pogłębić naszą duchowość kapłańską, aby jeszcze lepiej odpowiadać na te wyzwania, które dzisiejszy świat stawia przed każdym kapłanem. Sezon pielgrzymkowy dobiega końca, ale my, mieszkańcy Częstochowy, nie musimy czekać do przyszłego roku, aby wyruszyć na Jasną Górę. Wszak, aby być pątnikiem, nie trzeba pielgrzymować aż z Helu czy ze Szczecina, bo nie dystans jest tutaj najważniejszy. I jeszcze jedno. Jeśli czasami narzekamy na pewne niedogodności związane z ruchem pielgrzymkowym na Jasną Górę, to pomyślmy przez chwilę, czym byłoby nasze miasto bez tego miejsca. Liczę na kolejne spotkanie z Państwem w następnym wydaniu magazynu Niedziela w Mieście. Do zobaczenia!
Thank you.